Cześć wszystkim, z tej strony Sas. Dzisiaj mój kolejny poradnik na temat, jak wycenić swoją biżuterię. Na pewno każdy z Was znalazł kiedyś jakiś rar pierścień, ring albo amulet. Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na pytania, ile jest warty taki pierścień albo amulet, co należy z nim zrobić, czy jest do czegoś przydatny. Czy jest to po prostu śmieć, który należy sprzedać u vendora? Słowem wstępu trzeba się zastanowić, jaki pierścień czy jaki amulet będzie pasował do danego buildu i czy można wykorzystać go w jakiś sposób do buildu takiego, a nie innego. Trzeba się zastanowić, czy dany amulet, pierścień ma być bardziej ofensywny czy defensywny, a może ma być trochę defensywny i ofensywny. Bo mody, które są w naszej biżuterii, trzeba dobrać do danego buildu. Między innymi takimi ofensywnymi parametrami, jakie możemy znaleźć w biżuterii, to Elemental Attack, Elemental Damage with Attack Skills, czyli elementarny damage z atakami. Może być to crit, szansa na kryta, crit multi. Może być to attack speed, a dodany damage od fizyczny albo od żywiołów. Może być to zwiększony damage dla spelli, a także zwiększony ogólnie elementarny damage. Z modów, jakie możemy znaleźć defensywnych w naszej biżuterii, to może być życie, resy, czyli rezystancję na wszystkie żywioły. Może być to Energy Shield, może być to zwiększony o procent Energy Shield. Może być to atrybuty takie jak siła, zręczność i inteligencja, ponieważ inteligencja ma na przykład bardzo duży wpływ na zwiększenie Energy Shieldu, siła ma wpływ na zwiększenie życia, a także siła ma też wpływ na zwiększenie melee damage'u. Zręczność na przykład ma defensywny wpływ, bo rośnie evasion rating i ofensywnie rośnie celność. No a w inteligencji jeszcze, zyskując inteligencji, zyskujemy trochę many. Manę można wykorzystać ofensywnie, defensywnie, w jakikolwiek sposób. Także przejdę zaraz do tego, że pokażę, zaprezentuję Wam kilka pierścieni, amuletów, omówię je. Mniej więcej podam cenę, za które można byłoby się spodziewać chętnego kupca na nie. I wszystko powoli omówię, jak zbudowane są pierścienie, jak zbudowane są mody. Dlaczego pierścień ma na przykład 40 życia, a nie ma 70? Dlaczego nie mogę tego zmienić? I omówię wszystko, jak zbudowany jest dany amulet i pierścień. Więc tak, zacznę może od tego, że powiem, jak zbudowany jest każdy pierścień bądź amulet. Każdy pierścień i amulet ma swoją bazę, która ma przypisany dla siebie swój unikalny atrybut. Na przykład Onyx amulet ma liczbę do wszystkich atrybutów. Akurat perfect roll, czyli najlepsza wartość, to 16 do wszystkich atrybutów. Następnie amulet zawiera maksymalnie 6 modów. Z tego 3 mody są prefiksami, a 3 mody są sufiksami. Co to są prefiksy i sufiksy? Już pokazuję i mówię. Za pomocą makra prześwietlmy ten steel ring. Więc tak, ten steel ring ma perfekcyjny, czyli tier pierwszy prefiksu, który daje mi 7 do 15 physical damage. Następnie ma 47 evasion rating, który jest tierem piątym prefiksu. Następnie ma życie, które tutaj ma 74 punkty, jest to tier pierwszy prefiksu. Następnie jest 8 to all res, to jest tier 4 suffixu, 46% to cold resistance, to jest tier 1 suffix,
i 23 Lightning Resistance, to jest tier 6 suffix. Czyli mamy 3 prefiksy i 3 suffix. Każdy suffix i prefiks ma swój tier. Tier pierwszy jest tierem najlepszym. Tier drugi jest drugim prawie najlepszym, potem tier trzeci jest trzecim prawie najlepszym i tak dalej, i tak dalej. Czyli staramy najlepszą biżuterię, jaką możemy w ogóle mieć w grze, no to żeby miała jak najwięcej tierów pierwszych. A jak już jakiś się nie jest pierwszym, no to ewentualnie żeby był drugim, trzecim. Nieraz ludzie zadają mi pytanie, czy w moim pierścionku, w którym jest 46 życia i 18, no na przykład Lightning Resu, 23 Cold i 16 Fire, czy mogę zwiększyć ilość życia i resów do poziomu na przykład 70 życia, 40 resy? Nie. Ponieważ ogranicza was właśnie tier, w jakim jest wasz prefiks albo suffix. Więc tak. Jak sprawdzić, jaka biżuteria może mieć jakie ilości? Trzeba skorzystać ze strony PoeAffix. Ale każda biżuteria ma swój item level, czyli level tego przedmiotu. Każdy pierścień, który podniesiemy, ma swój item level. Najwyższy item level to level 100. Im wyżej najwyższego, tym lepiej. Aczkolwiek jedne z najlepszych itemów w grze, z najlepszymi jakby możliwościami, maksymalnymi możliwościami, to jest item level 84 i więcej. Przy danym item levelu nasz pierścień albo amulet może mieć tylko dane statystyki. Jeżeli item level tego pierścienia amuletu nie jest zbyt wysoki, więc nie osiągniemy maksymalnych rezultatów. Oprócz sprawdzania naszych pierścieni makrem, istnieje właśnie taka strona jak PoeAffix. PoeAffix jest to strona o całej itemizacji w Padovexej. Można tutaj znaleźć broń, pancerz, hełm, rękawice, wszystkie itemy. Dzisiaj zajmujemy się ringami i amuletami, czyli wchodzimy w akcesoria i bierzemy sobie ring. Tutaj mamy prefiksy, tu mamy suffiksy. I tutaj mamy bazowe item mody, bazowe item mody w suffiksach, master mody, czyli te, które możemy craftować u masterów. Tu mamy esencje mody, które możemy craftować esencjami. Tak samo jest z suffixami. Na przykład wybieramy sobie Adds Psychical Damage to Attacks. I teraz wiemy, że item level 5 pozwala nam dostać od 1 do 2. Item level 13 takie wartości. Item level 19 takie wartości. Item level 43 takie wartości. Tutaj mamy podkreślone, że takie coś możemy wykraftować u Eleona 6 levelu. Mamy esencję. Jaka esencja daje nam jaką wartość. I możemy sobie sprawdzić, które wartości to są tier pierwszy. Jeżeli znajdziemy pierścień z ofensywnymi bądź defensywnymi modami, których potrzebują wszyscy i będzie on miał wysokie wartości, to de facto zarobiliśmy. Więc jeżeli chcemy sprawdzić, jak stoi nasz pierścień w stosunku do maksimum, możemy skorzystać ze strony PoeAffix. Teraz zaprezentuję wam kilka pierścieni i powiem nieco o nich. Dlaczego te bazy przygotowałem dzisiaj. Następujące pierścienie. Tu Stoner Ring, który ma dużo resów.
życie. No i mody takie jak Avenging Ranting i Mana akurat w tym przypadku mnie nie interesują. Mamy Choleric Link, który ma bardzo dużo życia i troszkę resów. No, jest to tam przeciętny pierścionek. Mamy też pierścień, który jest troszeczkę ofensywny. Mamy tutaj kryta w bazie. Mamy tutaj damage fizykalny. Mamy tutaj trochę inteligencji, która może na przykład uzupełnić braki w inteligencji. Mamy tutaj życie i jednego dobrego, wysokiego resa. W tym pierścieniu mamy trochę resów, trochę siły, trochę życia, czyli de facto mamy troszeczkę więcej życia. Mamy trochę energy shieldu, który akurat tu jest niepotrzebny, ale jest. Mamy 5 all resu, czyli chyba najniższy tier, i mamy najwyższy tier lightning resu. Mamy tutaj steel ring, który ma bardzo dużo physical damage'u, ma dużo życia i ma dość dużo resów. Tutaj mamy itemy dla energy shieldu. Mamy tutaj amulet, który ma life regeneration od 3-0. Life regeneration to jest jedna z nielicznych możliwości regeneracji energy shieldu, więc to jest bardzo dobre. Mamy tutaj siłę, którą na przykład postacie na energy shieldu mogą nie mieć i muszą ją nadrobić. Jest tutaj dużo flat energy shieldu, jeden duży res, no i 17% increase maximum energy shield. Tu mamy ofensywny pierścień pod energy shield, który też daje energy shieldu 44 maximum energy shield, 16% do craftowane increase maximum energy shield. Akurat ten mod do craftowane już nie istnieje, bo istnieje w pierścieniach Legacy. Nie można go już dokraftować. Od 3.0 można tylko ten mod mieć w amuletach, natomiast w ringach nie można mieć tego modu. Znaczy, można mieć, ale nie można już tego zrobić, takiego pierścienia. Mamy tutaj attack speed, inteligencję, crit i damage physical. Tutaj mamy natomiast Onyx amulet, który daje nam trochę statystyk, trochę physical damage'u, trochę dexterity, lightning damage'u i bardzo dużo energy shielda i jeden wysoki resistance. Czyli jeżeli gramy postać live i na przykład chcemy pierścień stricte defensywny, szukamy bardzo dużej ilości resów i życia. Jeżeli chcemy defensywny pierścień dla energy shieldowej postaci, szukamy bardzo dużo inteligencji, energy shieldu i wszystkiego, co pod energy shield. No tam jeszcze jakiegoś kryta do speli i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli szukamy, ofensywnego ringa, na przykład dla takiego Wandera, no to szukamy jak najwięcej ilości źródeł damage'u, czyli dodatkowy damage do ataków, na przykład lightning, increase lightning damage, increase weapon damage with elemental damage with weapons, szukamy ewentualnie attack speedu, kryta, bądź damage'u, która ta postać potrzebuje. I takim bardzo ofensywną bazą ringu jest na przykład Opal Ring, który zwiększa który należy do jednych z najbardziej drogich pierścieni w POE. Jest to 25% increase elemental damage. Z takich baz ofensywnych, które są też bardzo drogie, jest Diamond Ring, który daje kryta, a także Steel Ring, który bardzo dużo buffuje nas damage, więc to są najbardziej, moim zdaniem, drogie bazy ofensywne. Natomiast jeżeli chodzi o bazy defensywne, to są zazwyczaj wszystkie bazy z resami. Są to wszystkie bazy, na przykład jak Collar Link, które dają więcej życia, albo na przykład tak jak tutaj mamy Monostone Ring, który zwiększa Energy Shield. Tutaj tak jest, tak jak mówiłem, jest pierścień z bardzo dużą ilością resów. Mamy tutaj aż 70, tak? 70%? 8. Chwila, szybka matematyka. 80 cold resu, 80 cold resu, więc jeżeli ktoś by miał problem z cold resem, a miał taki pierścień, to tutaj mamy 80 cold resu.
Następnie jest z amuletów bardzo ciekawą bazą jest Onyx, który daje 16 do wszystkich atrybutów. Bardzo uniwersalna i przydatna baza. Na przykład Marble Amulet, który generuje nam, daje nam dodatkowy Life Regen. Ewentualnie wszystkie amulety, które mają bazy, które dają statystyki. Są też amulety, których bazy są słabe, zazwyczaj są nieużywalne, czyli na przykład Puma amulet, rzadko kto używa Mana Regen, chce Mana Regen mieć, na przykład Coral amulet, który ma bardzo mały Life Regen w bazie, na przykład Pua Ring, który daje tylko trochę many w swoim atrybucie podstawowym. Aczkolwiek są buildy, które są bazowane na manie i czasem się to przydaje. Aczkolwiek no nie zawsze. Tak na przykład jak na przykład gold ringi, które też i na przykład gold amulety, które na przykład dla niektórych rarity na przykład jest kompletnie niepotrzebne i w ogóle nie chcą tego stosować. Dlatego bardzo ważna, jeżeli chodzi o wartość przedmiotu, jest jego baza, a także jego wszystkie atrybuty, z których się składa. Więc pierścień, który nie ma dużo resów, nie ma co najmniej 70 do 80 prawie życia, jest mało warty. Pierścień, który dla osoby pod energy shield, jak na przykład Castera, który nie ma spell damage ukryta i na przykład nie ma dużo energy shieldu, też jest mało warty. Pierścień, który ma na przykład dupiatą bazę, też jest mało warty, ponieważ za domu zawsze można więcej. Na przykład warto też pierścienie walować, bo możemy dostać na przykład w biżuterii, na przykład w amuletach, dodatkową klątwę, dodatkową charge, na przykład Frenzy Endurance albo Power Charge. Wtedy reszta modów może być o wiele, wiele słabsza, a na przykład taki amulet można spokojnie wycenić na 9 eksów i myślę, że znajdzie się kupiec, bo jest ta klątwa i są statystyki. Taki styling jest naprawdę bardzo drogi, bo mamy drogą bazę już samą w sobie. Znaczy podstawowy taki pierścień jest tani, ale pierścień taki o takich statystykach jest naprawdę czymś bardzo drogim, ponieważ bardzo mocno physical damage buffuje, daje życie i resy, czyli to, czego trzeba postaci, która na przykład gra melee pod physical damage i dla niej tyle physical damage'u, tyle życia i tyle resów, to jest taki wypas, że jestem w stanie za to zapłacić. Dlatego jeżeli macie jakiś tam pierścień, który ma mało życia, na przykład 50, 60, 30, 40, nawet choćby nie wiadomo jak dobre miał resy, nie będzie tak drogi jak pierścień z dużą ilością życia i dużą ilością resów. Jeżeli chcecie sprawdzić, ile wasz pierścień, amulet jest warty, jeżeli gubicie się jeszcze, za ile mogę sprzedać nawet dobry pierścień, na przykład zidentyfikowaliśmy pierścień i ma on takie statystyki, 70 życia, dużo resów. Więc szukamy takiego pierścienia na Poetrade. Zaraz zademonstruję, jak znaleźć taki pierścień. Więc jeżeli na przykład dla naszej postaci ważne są kryty, to szukamy na przykład Diamond Ringu. Bierzemy sobie bazę Diamond Ring. Bierzemy sobie życie. Na przykład chcemy minimum 70 życia i potrzebujemy wszystkie resy po 30, bo chcemy nasze resy podrobić. No, załóżmy, że na przykład fire potrzebujemy troszeczkę mniej, więc... Czyli typowo defensywny pierścień, który ma odrobinę kryta. Szukamy. I widzicie, taki pierścień z taką ilością życia i takimi resami zaczyna się od 18 eksów
A kolejny już jest za 225 eksów. Bo patrzcie, mamy tutaj tier drugi sufiksu, tier drugi sufiksu, tier drugi sufiksu i to są resy po 45. To jest prawie tier pierwszy, czyli max chyba tieru drugiego. Tak, max tieru drugiego. Tier, maksymalny tier życia, maksymalny damage, crit. I też mamy tutaj 0,4 physical damage, liczę z Atmana, co nie jest już takie ważne. Ale taki pierścień kosztuje aż tak dużo. Dlatego jeżeli znajdziecie pierścień, który ma 70 życia i ma resy na poziomie 20-30, będziecie mogli na pewno dostać już za niego coś naprawdę sporą kwotę. Szczególnie, że teraz po 3-0 życie jest w cenie. Podsumowując, chcąc znaleźć jakiś cenny pierścień albo skraftować jakiś cenny pierścień, chcąc zarabiać na biżuterii albo po prostu sprzedając to, co udało nam się znaleźć, należy właśnie szukać modów, które wcześniej wymieniłem, które żeby miały jak najwyższe wartości, a wtedy naprawdę możemy zarobić na naszych pierścionkach. Każdy pierścień, którego nie jesteśmy pewni, za ile byśmy mogli go sprzedać, czy to jest rar, czy na przykład jakiś unique, bo niektórzy właśnie zamiast rar pierścieni wolą używać w swoich buildach uniki albo mają rekomendowane uniki. Trzeba właśnie sprawdzać cenę takich przedmiotów na Poetrade, trzeba orientować się w grze, trzeba wiedzieć, jakie buildy aktualnie są bardzo grywalne, które są bardzo popularne. I jeżeli będziemy szukać rzeczy pod buildy, które są popularne, na pewno zapłacimy o wiele za nie więcej. Na przykład na lidze Harbinger jest bardzo popularny Wander, więc za wszystkie rzeczy, które mają jakiś tam na przykład Lightning Damage, Cold Damage i bardzo duże buffy związane z atakami, naprawdę możemy zapłacić kupę kasy, kupę Exalt Orbów. Także to wszystko w dzisiejszym materiale, dziękuję za uwagę. Chciałbym Was zaprosić na dzisiaj na wieczór na godzinę około 19 na stream. Może nawet zaczniemy trochę szybciej niż godzina 19 na stream. Będę dzisiaj na streamie identyfikował ponad połowę kład z tasztaba amuletów i z tasztab pierścieni i będę sprawdzał, które z nich są cenne, które warto sprzedać, za które coś mogę dostać i poświęcę całego streama. Może na koniec coś pogramy, ale poświęcę całego streama na omówienie i posprzątanie tej biżuterii i zrobienie z nią porządku i może wpadnie coś naprawdę świetnego. Także zobaczymy, jakie jest RNG pierścieni, które spadają na mapach. Jest to Liga Harbinger. Większość, praktycznie 99% tych pierścieni ufundował Andrew Paul, mój kolega z gildii, który dał mi te pierścienie i powiedział, że mam coś z nimi zrobić, co chcę. Mogę właśnie wykorzystać je dla społeczności swojego kanału YouTube zobaczymy dzisiaj wspólnie, co z tego nadaje się do użytku, a ile z tego, jaki procent z tego to będzie Vendro Trash, który zasili mnie Alchem Shardami i Alteration Shardami i po prostu to wyrzucimy. Także zapraszam dzisiaj, na pewno punkt 19, zaczniemy identyfikować ten cały staw. Naprawdę jest tego dużo, ja jeszcze trochę tego dołożę jeszcze od siebie, bo mam tam po innych zakładkach trochę pierścieni, amuletów. Na pewno będzie tego bardzo dużo, także zapraszam. No i zapraszam na kolejne filmy i streamy. Trzymajcie się, piona, cześć.